Siemacie, z tej strony Kewojak. Witam w nowej serii na moim kanale. Postanowiłem, że tej serii nie będę był na kanale Kewem, po prostu tutaj mam troszeczkę więcej widzów. Tą serię będę prowadził tutaj, a na kanale Kewem będą po prostu gameplaye z tej gry. Mianowicie Train Driver. I w tym odcinku chciałem wam w tej serii będę wam opowiadał różne ciekawostki o kolei, co, gdzie i po co służy. No i żebyście po prostu mieli wgląd. Chciałbym się zajęć troszeczkę moją wiedzą podzielić i... No i cóż, dzisiaj sobie omówimy, moi drodzy, czuwak aktywny i system radiostop. I zacznijmy najpierw od systemu radiostop. Mamy tutaj pociąg Impuls. No, podejrzewam, że większość go zna. No dobra, ale to nieważne. Ustawmy sobie tryb jazdy do przodu. System radiostop jest to taki sygnał radiowy, który gdybym grał oczywiście w multiplayerze i ktoś by był na tej stacji, znaczy na tej scenerii, bo tam jest jeszcze trochę tych torów, bo każda z tych stacji tutaj to jest inna sceneria, to każdy tutaj pociąg łączony do tej scenerii zadziałałby na ten sygnał i zostałby pociąg zatrzymany. Są to takie trzy piknięcia. Trzy takie serie po trzy piknięcia, zaraz się przekonamy. No i używa się go na przypadku jakiegoś zagrożenia. Na przykład dyżurny jest AFK i oczywiście na przykład jest sumatora i pociągi niechcące są na tym samym torze. I my to widzimy, to klikamy w tym wypadku F7, tylko że w wersji 09 tu już mamy akurat 09.1.P2. Ale ogólnie od 09 wprowadzili taki system, że radiostop działa tylko po podwójnym naciśnięciu F7. No jest to takie zabezpieczenie, że gdyby komuś się palec omsknął, to po prostu, no żeby tego radiostopu nie aktywował, bo znaczy ogólnie tutaj w tej grze karane jest używanie radiostopu bez potrzeby. I pojawiuje też to, bo ciężko potem odhamować. No i co? No i rozpędzimy się teraz może do znacznej prędkości. Oczywiście w rzeczywistości używamy go do podobnych celów. Jakieś zagrożenie. Włączamy radio stop i już się rozpędźmy do jakiejś takiej znacznej prędkości. Przed wyjazdem zawsze dajemy sygnał dźwiękowy. O właśnie, no i to jest już taka przykładowa sytuacja, że jadę za szybko niż powinienem i trzeba użyć radiostopu. No to wciskamy F7. I pociąg, i pociągu zostało uderzony hamowanie nagłe, czyli najmocniejszy hamulec awaryjny. No i w czasie to jest to, o czym mówiłem, nie można już odhamować. Więc teoretycznie dlatego mówię, że wprowadzili teraz ostatnio taki system dwóch F7. Jeszcze raz może pokażę, jak ten sygnał dźwiękowy dokładnie wygląda. Ja z moim tatą mam krótkofalówki, sobie właśnie nastawiałem na te wszystkie kanały, tam często właśnie słychać testy radiostopu, ponieważ można go testować, bo na kolei są kanały od 1 do 9. I na kanale zerowym lub kanale 9 zależy od... Nie, od 1 do 9, przepraszam. Są na kanale 10 lub 0 testujemy radiostop. No i teraz zapraszam do drugiej części tłumaczenia. Czuwak aktywny. Dobrze, moi drodzy, zmieniłem oczywiście lokomotywę, tak ona wygląda. EP08. Przyznam, że jeszcze, ale ja nie wziąłem takiej pomarańczowej przeciwistości, ale występują one również oczywiście w malowaniu PKP Intercity. Powłączają tutaj wszystko, co potrzeba. Pantograf drugi. Dlaczego trzeba zawsze podnosić wartma? Dlaczego podnoszą zawsze wartma? Tłumaczę w odcinku następnym. No i cóż. I jedziemy. Czuwak aktywny, a nie, jeszcze
mówię sobie. Czuwak aktywny, samoczynne hamowanie pociągu, w skrócie SHP. Jest to hamowanie, może się trochę odsunął od lokomotywy. Albo nie. Jest to system. Tutaj jak mamy czujnik właśnie samoczynnego hamowania pociągu. I gdzieś tutaj w lokomotywie, może wam pokażę, może będzie to widać. Gdzieś tu tu jest taki, tu jest właśnie czujnik i w momencie, kiedy ten czujnik przejedzie nad tym czujnikiem, nad torami, włączy się SHP, natomiast czuwak włącza się chyba regularnie co 30 sekund bez względu na nic. Kiedy te lampki zaczną migać, maszynista, właśnie teraz. Nie ma tym, że tak można. I te lampki zaczną migać, jeżeli bym tego nie zbił przez 30 sekund, nie, przepraszam, jeżeli bym tego przez kilka sekund nie zbił, włączyłby się, włączy się włóczenie, sygnał dźwiękowy, a następnie wdrożone zostanie hamowanie nagłe. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w praktyce, więc sygnał dźwiękowy obowiązkowo. I jedziemy. Semafory są, wszystko nie może wyjechać. Pantograf przedni już muszę opuścić. Przepraszam, mikrofon nie słucha. Tu się właśnie czuwak, zbije go, nic nie stanie, teraz czekamy, aż nam się włączy, włączyło nam się samoczynne hamowanie pociągu SHP. Nie zbiłem, wdrożone zostało hamowanie nagłe. Działa tak samo jak czuwak, więc już nie muszę wam tego pokazywać, jak to wygląda w praktyce i jak to wygląda w przypadku czuwaka. Jest to system, który ma zapobiegać, jakby gdyby maszyniście się zerwał wszystko, to gdyby nie daj Boże zasłabł, to właśnie ten system zaczyna pociąg i jestem pewien, jak on dalej działa, czy kilka pociągów po bębie, czy nie, ale na pewno nasz pociąg zatrzyma. No i słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wchodźcie na kanał kolejowy. Tam mam gameplay, jak to wszystko wygląda w praktyce. I cóż, cześć!